Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Część druga. Rozdział drugi. Powody całkowitego oddania się Bogu. Oto pierwszy powód, który wskazuje nam, że ofiarowanie samego siebie Chrystusowi Panu przez ręce Maryi jest czymś doskonałym. Jeśli nie można wyobrazić sobie wznoślejszego zajęcia na ziemi, Niż służba Bogu? Jeśli najmniejszy sługa Boży jest bogatszy, potężniejszy i szlachetniejszy niż ci wszyscy ziemscy królowie i cesarze, którzy nie są sługami Boga, to jak wielkie są bogactwa, jak wielka potęga i godność wiernego i doskonałego sługi Bożego, który poświęca się tej służbie całkowicie i bezgranicznie, najbardziej jak potrafi. Takim sługą jest ten, kto z miłości stał się wiernym niewolnikiem Jezusa i Maryi, kto oddał się całkowicie na służbę tego króla królów przez ręce jego najświętszej matki, kto niczego nie zatrzymał dla siebie. Całe złoto ziemi, ani wszelka piękność niebios, nie dorównują wartości takiego sługi. Zgromadzenia, stowarzyszenia i bractwa ustanowione ku czci naszego Pana i jego najświętszej matki które czynią tyle dobrego w chrześcijaństwie, nie wymagają od swych członków oddania wszystkiego bez zastrzeżeń. Nakazują tylko pewne praktyki i uczynki, przez które członkowie czynią zadość swym zobowiązaniom, pozostawiają zaś im swobodę co do innych działań i reszty czasu ich życia. Natomiast to nabożeństwo wymaga, byśmy wszystkie myśli, słowa, czyny, Cierpienia i całe nasze życie ofiarowali bez zastrzeżeń Jezusowi i Maryi, tak żeby w każdej chwili, czy to czuwamy, czy śpimy, jemy, czy pijemy, wykonujemy zadania wielkiej wagi, czy też najdrobniejsze, móc szczerze powiedzieć wszystko, co czynimy, nawet o tym nie myśląc, jest własnością Jezusa i Maryi, na mocy tego aktu ofiarowania, chyba że świadomie Go cofniemy, jaka to wielka pociecha. Ponadto, jak już zaznaczyłem, nie ma lepszego środka, by w łatwy sposób pozbyć się szukania samego siebie, które wkrada się niepostrzeżenie nawet do najlepszych naszych uczynków. Tej wielkiej łaski udziela nam nasz dobry Jezus w nagrodę za heroizm i bezinteresowność w ofiarowaniu jemu przez ręce Najświętszej Maryi Panny całej wartości naszych dobrych uczynków. Jeżeli on stokrotnie wynagradza już na tym świecie tych którzy dla Jego miłości opuszczają dobra zewnętrzne, doczesne i przemijające, jaka będzie owa nagroda, której udzieli tym, którzy składają w ofierze nawet swe dobra wewnętrzne i duchowe? Jezus, nasz wielki przyjaciel, oddał się nam bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami. Zdobył mnie całego, mówi święty Bernard, oddając mi się całkowicie. Czy sprawiedliwość i wdzięczność nie wymagają tego, byśmy dali Jezusowi wszystko, co możemy? Przecież to On pierwszy był wobec nas hojny. Zróbmy to więc, a w życiu, w godzinę śmierci i w wieczności doświadczymy jeszcze większej Jego szczodrości. Drugi powód wskazuje na to, że słuszne jest, a dla chrześcijanina nadzwyczaj zbawienne, ofiarować się całkowicie Najświętszej Maryi Pannie. Zgodnie z przedstawioną tu praktyką, aby tym doskonale należeć do Pana Jezusa. Ten dobry mistrz nie wzgardził zamknięciem się w łonie Maryi jako więzień i niewolnik z miłości, i był jej poddany i posłuszny przez trzydzieści lat. Tutaj właśnie, powtarzam, gubi się rozum ludzki, gdy rozważa postępowanie mądrości wcielonej. Choć mogła, nie chciała ona oddać się ludziom wprost. Lecz przez Najświętszą Marię Pannę. Jezus nie chciał przejść na świat w wieku dojrzałym, niezależny od kogokolwiek, lecz przyszedł jako biedne dzieciątko, zależne od starań i opieki Matki Najświętszej. Ta nieskończona mądrość, która tak bardzo pragnęła uwielbienia Boga, Ojca i zbawienia ludzi, nie znalazła skuteczniejszego i krótszego sposobu niż poddanie się we wszystkim Najświętszej Marii Pannie, nie tylko przez pierwsze osiem, dziesięć lub piętnaście lat życia, jak inne dzieci, lecz przez lat trzydzieści. Więcej chwały oddała Bogu, swemu Ojcu, poddając się Maryi, niż gdyby poświęciła te trzydzieści lat na czynienie cudów, głoszenie Słowa Bożego po całej ziemi, na nawracanie wszystkich ludzi, inaczej bowiem to właśnie by czyniła, gdyby Bogu Ojcu się to spodobało. Jakże wielbi Boga ten, kto za przykładem Jezusa poddaje się Maryi. Czy mając przed oczami ten oczywisty i znany powszechnie przykład, bylibyśmy tak nierozumni, by sądzić, że znajdziemy doskonalszy i łatwiejszy sposób oddania chwały Bogu, niż podporządkowanie się Maryi, naśladując jej syna? Przypomnijmy tu sobie, jako dowód na to, że powinniśmy żyć w zależności od Najświętszej Maryi Panny, co powiedziałem wcześniej o przykładzie dawanym nam przez Boga Ojca, syna. I Ducha Świętego. Bóg Ojciec tylko przez Maryję dał i daje nam swego Syna. Tylko przez Maryję przysposabia sobie dzieci i przez Maryję udziela swych łask. Syn Boży tylko przez Maryję przyjął ludzką naturę dla całej ludzkości. Tylko przez Maryję, w łączności z Duchem Świętym, uobecnia się on codziennie i kształtuje i tylko przez Maryję udziela swych cnót i zasług. Duch Święty tylko przez Maryję ukształtował Jezusa Chrystusa i tylko przez nią tworzy członki Jego mistycznego ciała oraz przez nią tylko rozdziela swe dary i łaski. Musielibyśmy być zupełnie ślepi, by mając do dyspozycji tak wiele dobitnych przykładów danych nam przez samą Trójcę Przenajświętszą, chcieć obyć się bez Maryi, nie poświęcać się jej, i od niej nie zależeć, gdy idziemy do Boga i jemu pragniemy się poświęcić. Oto kilka zdań wybranych z pism ojców Kościoła, które przytaczam na poparcie tego, co powiedziałem. Dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według u ciała, drugiego według u duszy, święty Bonaventura i Orygenes. Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy, święty Bernard. Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha Świętego, Maryja rozdziela swoimi rękami, kiedy chce, jak chce i ile chce, święty Bernardyn. Wszystko, czego byliśmy niegodni, by to otrzymać, dane zostało Maryi, byśmy za jej pośrednictwem to otrzymali. Święty Bernard. Bóg, mówi święty Bernard, widząc, że jesteśmy niegodni, by otrzymywać łaski bezpośrednio z jego rąk, przekazuje je Maryi, byśmy przez nią otrzymywali wszystko, cokolwiek dać nam zechce. Znajduje również swoją chwałę w otrzymywaniu z rąk Maryi wdzięczności, Czci i miłości jakie winniśmy mu za otrzymane dobrodziejstwa. Jest zatem słuszne, żebyśmy naśladowali to Boże postępowanie, aby, jak uczy dalej święty Bernard, łaska wróciła do swego źródła tym samym kanałem, przez który do nas spłynęła. To właśnie czynimy w przedstawionym nabożeństwie. Ofiarujemy i poświęcamy wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, najświętszej Marii Pannie, by nasz Pan Jezus Chrystus. Otrzymał za jej pośrednictwem chwałę i wdzięczność, która mu się od nas należy. Uznajemy się za niegodnych i niezdolnych, by samemu się zbliżyć do jego nieskończonego majestatu, i dlatego uciekamy się do orędownictwa Maryi. Ponadto, nabożeństwo to jest aktem wielkiej pokory, którą Bóg miłuje ponad inne cnoty. Dusza, która się wywyższa, poniża Boga. Ta zaś, która się upokarza wywyższa Boga. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Jeżeli się uniżasz, uważając, że jesteś niegodny zbliżyć się do Niego i stanąć przed Nim, wtedy On sam wstępuje i uniża się, by przyjść do Ciebie i wywyższyć Cię wbrew Twojej woli.